kończę już tą swoją prawie 20-letnią przygodę z żużlem jako czynny zawodnik. Rafał Dobrucki został w tym meczu wystawiony na ciężką próbę. Uraz kręgosłupa odniesiony w szóstym biegu brzmiał jak wyrok. Zmiażdżone dwa kręgi piersiowe. Zakończymy tą przygodę turniejem w Zielonej Górze. Turniej będzie miał nawet swoją nazwę. Koniec wyścigu. Co ty dzisiaj zrobisz? Dobry witam Państwa. Cieszę się, że mogliśmy się w końcu spotkać w tej, no jakże zmiennej dzisiaj pogodzie. Tym bardziej dziękuję, że przyszliście na ten turniej. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję bardzo. Rafał skończył już karierę zawodnika i pewnie częściej będzie mógł wypić lampę do tego wina. Jest to prezent także efektami dźwiękowymi. O ja, to piękne. Proszę Państwa, wspaniała skrzynka na wina. Obojętnie jaką drogę wybierze, to chciałbym, żeby Rafał był w klubie. Dziękuję pięknie. Szybko policzyłem, że tutaj jest 12. W naszym zespole mamy 12 zawodników i każdemu po jednym kręgu nie ma. Ja trzymam mocno za niego kciuki, uważam, że sprawdzi się w swojej roli i widać, że drużyna jest mocna. Coach jest taki, jaki być powinien, więc sukcesy przed drużyną. Jak pan będzie wspominał Rafała Dobrowskiego jako zawodnika? Jakimi cechami się, jakie cechy były dla niego charakterystyczne jako żużlowca? No przede wszystkim nieustępliwy, kawał gnoja. Zawsze do końca kąsał i było trzeba być bardzo czujnym, jeżeli się prowadziło. Bardzo trudny przeciwnik do wyprzedzenia. No, tyran pracy, cały czas pracował, udoskonalał coś w motocyklach, no i do dzisiaj jest jednym z najlepszych zawodników, którzy potrafią dopasować sprzęt. Rafał Dobrucki na torze, wielkie brawa! Ubrany w kewlar, w kasku, motocykl. No i zaraz jazda do przodu. Za chwileczkę próbne jazdy na torze. Wielkie brawo, dodajmy bałtuchy brawami, on na pewno też czuje tremę, odpowiedzialność za sytuację i... Tą wadą i zaletą to jest też taki ten jego wzrost. Na pewno go dopingował do jeszcze większej pracy, do większego wysiłku, do grzebania przy sprzęcie. No myślę, że jakby troszeczkę był mniejszy ten żagiel, to mógłby być jeszcze szybszy. Jako człowiek, no to nie będziemy się tu dzielić wszystkimi rzeczami, ale no, on jest takim, akurat tu będzie źle brzmiało, jak powiem małym, ale on jest małym perfekcjonistą. Nie jest tak parno jak u Rawiczowa. Jest gorąco, ale nie jest tak parno. Rafał odjechał swoje ostatnie 4 kółka. Szło mu całkiem nieźle, co niektórzy nawet mówili, że jest w lepszej formie niżeli przed samą kontuzją i w ogóle w poprzednich latach niżeli startował, no bo sylwetka nienaganna, jechał naprawdę całkiem dobrze, a ja sam z ciekawości pytałem, czy trenował wczoraj, czy przedwczoraj próbował coś, a okazało się, że nie. Tak naprawdę wsiadł surowy od razu i zrobił start, 4 kółka, szacunek dla niego. To trochę był wymagający, to Rafi nie mógł pojechać z gazem, ale było widać, że się dalej bawi żużlem. Trzecie miejsce, płatny królec, tak na spodobał się Mamira. Dobre strony to na pewno dobry humor. Jaki humor używasz? Męski. Czyli z mojego prezentu Mici. Życie mija tak szybko i te sezony jeden za drugim, że jeszcze niedawno podpisywaliśmy po raz pierwszy, a dzisiaj już po raz czwarty. I podpisujemy może na 2012, bo jak się okaże, że będziesz wystartuje w Grand Prix, będziemy się przepychać po jeździć, jak to nie.
No właśnie, prawki po prawej. Ja może to tylko na to ostatnie. Na ostatnim, by nie przedłużać. Spadło mi to jak z nieba, ten dzisiejszy start, więc no, postanowiłem, że to trzeba wykorzystać, udało się, chociaż też gdzieś tam nie obyło się bez błędów i no, też jakiś tam niedosyt troszkę pozostaje, aczkolwiek no, cieszę się z brązowego medalu, miało mnie tu nie być, jest brązowy medal, także bardzo się cieszę. Panie Rafale, zerknąłem przed chwilą na program. 11 punktów. Jest pan zadowolony? No, jestem zadowolony. Jestem zadowolony, no wreszcie jakoś to wszystko pojechało. Tor taki, jak się spodziewałem.